Witam serdecznie. Dzisiaj przedstawię temat związany z zakupem środków trwałych. Co to są te środki trwałe? Ustawa rachunkowości mówi o tym, że środek trwały powinien spełniać jednocześnie pięć warunków: stanowić własność lub współwłasność podatnika być nabytym lub wytworzonym w własnym zakresie być kompletnym i zdatnym do użytku mieć przewidywany okres użytkowania dłuższy niż rok i być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddanym do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Dodatkowo warto dodać, że Hmm. graniczną kwotą zakupu środka trwałego jest wartość 3,5 tysiąca netto, złoty, netto w przypadku czynnych podatników VAT no, wiadomo, że jeżeli ktoś nie będzie czynnym podatnikiem VAT, czyli to kwota netto jest równa kwocie brutto jeżeli wartość początkowa tego środka trwałego no nie przekroczy 3,5 tysiąca, podatnik zgodnie z przepisami ustawy może go wprowadzić do ewidencji środków trwałych, a tym samym nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych. A wydatki poniesione na jego nabycie zaliczyć bezpośrednio do kosztów. No czyli tak naprawdę jest to prosta sprawa. Kupujemy. <laughs> Najprostszy przykład, taki podam. iPhone. Piąteczka. Aktualna cena. Nawet nie, 5S, nie znam aktualnie ceny piątki 1300 zł brutto Przyjmijmy, że nasz podatnik nie jest czynnym podatnikiem VAT Czyli brutto równa się netto Wartość nie przekroczyła Tak naprawdę nawet 1,5 tysiąca Czyli możemy go bezpośrednio zaksięgować w koszty Jak to zrobić? Nic, Nie ma nic prostszego Mamy 3 konta Chociaż w zasadzie dwa. Powiedziano, że podatnik nie będzie, że nasz przedsiębiorca nie jest podatnikiem VAT. Czyli mamy kwotę brutto, księgujemy kwotę brutto i kwotę rozrachunku. Jak? Kwota brutto, czyli nasz koszt, będzie na koncie czwórek. Na przykład wyposażenie. Wrzucamy bezpośrednio w koszty. Wiadomo, że koszty są księgowane e, po stronie winien. Czyli tu będzie nasza operacja 1300 zł. I teraz tak naprawdę kupiliśmy od kogoś, czyli powstał rozrachunek Z naszym dostawcą Po drugiej stronie 1300 zł WSIO Nie ma nic, nie ma nic prostszego Rozliczenie tego, tego rozrachunku? Okej, okay. w zależności od tego czy płacimy przelewem, czy kasą To będzie albo rachunek bankowy Albo kasa Mamy zmniejszenie, czyli będzie nam schodziło po stronie ma Operacja druga, 1300 zł i rozliczenie rozręku. Operacja druga, 1300. Temat zamknięty. Kupiliśmy wyposażenie, kupiliśmy iPhone'a 50 za 1300 zł. Nie ma problemu, mogliśmy. Druga sytuacja. Kupujemy iPhone'a. Niech będzie SE, ok? Bo to jest taka graniczna cena. W sklepie kosztuje w tym momencie około 2100 zł. Brutto równa się netto oczywiście. I tutaj jest już troszkę inna sytuacja, ponieważ tutaj w tym momencie nie przekroczyliśmy wartości 1500 zł, czyli mogliśmy bezpośrednio wrzucić w koszty bez, żadnych, bez żadnej zabawy. W zakresie od 1500 zł napiszę to tutaj do 3499,99 groszy. Także możemy wrzucić w koszty, ale jest jedna różnica. Tutaj bezpośrednio wrzucaliśmy w koszty przez wyposażenie przez czwórki nasze. W tej sytuacji musimy utworzyć środek y, trwały, że tak to nazwę bo to będzie wyposażenie, ale będzie przez zakup rejestru środków trwałego, żeby w deklaracji VAT dobrze to wykazać. Czyli sytuacja będzie Podobna, robimy tak. Z tej strony robimy mm, najpierw rozliczenie zakupu środka trwałego, z tej strony rozrachunek. Wiadomo, rozrachunek powstaje po tej stronie, czyli po stronie ma. Operacja pierwsza 2100 zł. Rozliczenie zakupu środka trwałego, operacja pierwsza 2100. Analogicznie po drugiej stronie. W tym momencie tworzymy nasz dokument. O, te, Jest to dokument przyjęcia środka trwałego. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania. Wiadomo, nie będę pisał. Jak to księgujemy? Z rozliczenia zakupu środków trwałych przeksięgowujemy na środki trwałe. Czyli ściągamy po stronie MA. Operacja druga 2100. Operacja druga. Mamy środek trwały. Oj, dwójeczka już zgubiłem. I teraz dopiero możemy to wrzucić w koszty przez amortyzację. Czyli jednorazowo możemy, ponieważ wartość nie przekracza 3,5 tysiąca, nie ma 3,5 tysiąca netto brutto w naszym wypadku, więc ze środków trwałych robimy na mm, amortyzację. Tak, to jest uproszczony zapis, który mówi 3. Pozbywamy się. Yy, pozbywamy źle, przepraszam bardzo, w między amortyzacją a umorzeniem środków trwałych. Amortyzacja jest kosztem, jest to nasza czwórka, czyli to samo co było tutaj. Z tym, że tutaj wrzuciliśmy bezpośrednie wyposażenie, tutaj mamy amortyzację. Amortyzacja, jeżeli jest kosztem, wiadomo, rzucamy po stronie winien 3 2100 zł i umorzenie po stronie ma. 3 2100 zł. Co nam to dało? Nasz środek trwały mamy w danym miesiącu wrzucony w koszty, czyli osiągnęliśmy to samo, co tutaj, tak naprawdę. A mm, jako, że środki trwałe w bilansie wykazuje się między, różnicą między środkami trwałymi a umorzeniem środków trwałych, czyli tak naprawdę nasz środek trwały zszedł się na 0, umorzenia też będą 0. Nie ma najmniejszego problemu. Czyli tak, reasumując początek, tutaj mamy zakup środka trwałego poniżej 1500 zł, tutaj mamy od 1500 do 3500 zł. Teraz Wam przedstawię sytuację zakupu środka trwałego za 3500 zł. 3500. Nie mogę kartki sięgnąć. Okej, okay. Mam. Dobra. Czyli wracamy do naszego tematu środka trwałych. I zaczynamy. No, zaszalejmy. iPhone 7 3700 zł. Czyli nasza wartość przekroczyła magiczną barierę 3500 zł. No, oczywiście uważamy, że będziemy z tego iPhone'a korzystać przez minimum rok. I że nie składamy go sami, tylko idziemy do nie wiem, do iSpota, do Cortlanda, gdziekolwiek, do RTV, AGD i go kupujemy, tak? Sytuacja wygląda troszkę inaczej niż w poprzednich sytuacjach, ponieważ nie możemy jednorazowo wykazać w kosztach tej wartości. To jest ta magiczna granica ustanowiona przez yy, ustawę o rachunkowości, że od 3,5 tysiąca Musimy rozdzielić na odpowiedni okres użytkowania danego środka trwałego. Wszystko to jest y, Wszystko to. W zasadzie okres jest y, określony przez klasyfikację środków trwałych, tak zwane KST. Tam jest y, stopa procentowa. Jaką możemy w ciągu roku umorzyć danego środka trwałego? Tak? Tak. Ok. Link do KST wklejam w opisie tego filmu. No dobra. Czyli sytuacja wygląda następująco, podobnie jak w poprzedniej sytuacji. Zaczynamy od rozliczenia zakupu środka trwałego. Tak. Pierwsza operacja 3700 zł. Plus rozrachunek z dostawcą. 3700 zł. Tak? OK. Druga operacja jest to OT, czyli przyjmujemy nasz środek trwały na stan, czyli środek trwały. Operacja druga, 3700 zł. ściągamy z rozliczenia zakupu środków trwałych. To konto nam się bilansuje. Napisałem zero na początku, ze względu na to, że wartość na tym koncie wyniesie tak naprawdę suma bilansowa 0, bo już jest koniec, na tym koncie jest rozliczone. Jak sama nazwa mówi, rozliczenie zakupu trwałe, środka trwałego. Teraz jest większa zabawa, ponieważ Trzeba obliczyć e, tak naprawdę w jakiej wartości możemy w ciągu danego miesiąca ten środek trwały zmniejszać, wrzucać, wrzucać w koszty. Najczęściej firmy robią to w Excelu i to będzie liczenie amortyzacji. Amortyzacja na miesiąc. Czyli przypuszczając, że nasz środek trwały zaczyna, ku, kup, kupiliśmy w styczniu, napiszę tutaj sobie jeszcze szybko miesiące, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, e, czerwiec i tak dalej, tutaj kupiliśmy nasz środek trwały czy, i przyjęliśmy go, bo to jest ważne, moment przyjęcia. Czyli tu jest nasza operacja pierwsza i operacja druga, czyli ustawa o rachunkowości mówi o tym, że w tym momencie amortyzację będziemy zaczynać od... Miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, czyli w naszym wypadku od lutego. Ok, no ale jaką wartość? 3700 w każdym miesiącu? Yy, nie. Tak jak wspomniałem, każdy środek trwały ma swoją stopę procentową. W wypadku telefonów komórkowych jest to 20%. KST chyba 629, o ile się nie mylę. Taki numerek ma, jeżeli byście chcieli sprawdzić. Hmm. Co to oznacza? Oznacza to, że 20% to jest maksymalne umorzenie, jakie możemy w ciągu roku wykorzystać. Czyli co, 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 nam to, co nam to mówi? Że telefon jest amortyzowany przez 5 lat. Jak? 100% to jest x lat, 20% to jest 1 rok. No i wiadomo, 1 razy 100 przez 20 daje nam 5 lat. Czyli tak naprawdę przez tyle lat będziemy, od, będziemy odpisywać w koszty pewną część tego środka, środka trwałego. Jaką część? Łatwe. 20% w skali roku. Czyli od naszego środka trwałego mnożymy razy 20% i to nam da, już Wam mówię szybko kalkulator, 3700 razy 20%. To nam daje 740 zł na rok. Okej. Okay. Rok ma 12 miesięcy, czyli 740 dzielimy przez 12. Tak, zrobiłem kreskę i dzielone. Wypomnijcie mi to w komentarzach. To daje nam w przybliżeniu 61,67 e, groszy. PLN. Na miesiąc. Ok, co to oznacza? To oznacza, że w lutym e, odpisuję 61,67 w koszty, 61,67 w marcu i tak dalej, i tak dalej. Aż do zakończenia amortyzacji, czyli tak naprawdę będziemy robili 61,67 razy 5 lat, czyli razy 12 miesięcy, razy 5, czyli razy 60, i to nam da w ostatecznym rozrachunku 3700 zł i 20 groszy, czyli ostatnia amortyzacja za 5 lat. Czyli jeżeli zaczęliśmy w 2017 roku to w 2022 roku w styczniu dlaczego w styczniu? O, łatwo obliczyć, no 12 miesięcy, czyli w prawo 12 miesięcy, czyli w pewnym momencie w tym, w tym 2022 roku 1, 2, 3, 4 tu się skończy. Bo zaczęliśmy przy dwujeczce. Nasza amortyzacja nie wyniesie 6167, tylko 6147. I co nam to da? Da nam to, że 61,67 razy 59, bo 60 jest łącznie amortyzacji miesięcy, plus 61,47 da nam 3700 zł. Czyli zakup środka trwałego jest to tak naprawdę nic innego jak rozłożenie w czasie kosztów, Wartości tego zakupu środka trwałego. Przypomnę po raz kolejny, że w naszym wypadku pod, y, przedsiębiorca nie jest czynnym podatnikiem VAT. Czyli kwota netto jest równa kwocie brutto. Gdyby to była, gdyby był czynnym podatnikiem, to ta kwota, kwota zakupu, musiałaby być kwotą netto. Czyli jeżeli telefon by kupił na przykład za 3700 brutto, to nie, nie jest kosztem. Znaczy, i, i, znaczy. Jest środkiem trwałym, ale wyposażenie się zrobi, ponieważ od 3700 brutto to jest w przybliżeniu 3000 zł, chyba netto, to tak na oko, szybko liczę. Także by, umieściłby się w naszej kategorii e, wyposażenia od 1500 do 3,5 i byłby jednorazowo, ale przez amortyzację jednorazową. A w naszym wypadku te 3700 zł to jest kwota netto brutto, czyli przekroczyliśmy wartość. To jest, warto, to jest bardzo ważne. Powiem szczerze, że wydaje mi się, że chyba lepiej tego nie mogę rozrysować. Zrobię tylko jeden myk jeszcze. Przedstawię to szybciej, może nie tyle szybciej, co jaśniej na osi czasu, ze względu na to, że tam na baz grałem. Mamy naszą oś czasu, która przedstawia latami. Pierwszy rok, drugi rok, trzeci, czwarty i piąty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Tak. I tu okres zerowy, czyli w tym okresie zerowym jest zakup i przyjęcie środka trwałego do użytkowania. Przez ten okres mamy tu miesiące, 12, oczywiście, tak? 1 do 12, takie zrobię malutkie. 1 do 12 miesięcy. W każdym z tych okresów od 1 do 12 amortyzujemy kwotę 31. 67. Przypomnę, wzięło to się stąd, że e, nasz telefon kosztował 3700 zł. Stopa tego telefonu, w, według e, klasyfikacji środkotrwałych, wynosiła 20%, czyli w ciągu roku mogliśmy 740 zł umorzyć. Umorzyć, inaczej zamortyzować a 740 przez 12 miesięcy, no bo jest 12 miesięcy w ciągu roku, dało nam w przybliżeniu 61,67 pln -ów. tak? Czyli 61,67 aż do tego okresu. Teraz istnieją dwie jeszcze zasady, bo nie wspomniałem. Ja powiedziałem, że w, w tym piątym okresie umorzyliśmy sobie o 20 groszy i ostatnia amortyzacja wynosiła 61,47. Ale istnieje też szkoła, która mówi o tym, że w każdym roku zaokrąglamy ostatnią ratę. Czyli jeżeli 11 miesięcy, 11 miesięcy od 1 do 11 dało nam 61,67 razy 11. Razy 11 to jest 678,37. Także ostatnia kwota umorzenia powinna... wynosić... Przepraszam, że tak zamilkłem. Ostatnia kwota umorzenia powinna wynosić 61 zł i 63 grosze. Dlaczego? Dlatego, że to było przybliżone z każdym grosikiem. W górę, w górę, w górę, w górę i nam się uzbierały cztery grosiki, które to Plus to daje nam w ciągu 740 zł. Są dwa różne sposoby. Albo możemy zaokrąglać w każdej 12 racie w poszczególnych latach, czyli 12 zaokrąglamy, 12 zaokrąglamy, 12 zaokrąglamy, 12 zaokrąglamy, 12 zaokrąglamy. Albo przez 59 miesięcy jedziemy cały czas jedną kwotą i 60 ratę wtedy. Zaokrąglamy i wychodzi nam wtedy 61, 47, 20, 20 groszy różnicy. No łatwo to obliczyć, tak? 12 lat o 4 grosze mniejsze. Tak, to mówię. Eee, 60. Nie, jeju, przepraszam. 5, mamy 5 lat. 5 lat o 4 grosze mniejszy. Każdy daje nam 20 groszy. Czyli tutaj jest 120 groszy Wydaje mi się, że łatwiej tego nie idzie wytłumaczyć. Jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś pytania, jakieś wątpliwości, to nie wiem, proszę bardzo, kierujcie je w komentarzach. Nie na maila, bo powiem szczerze, że sprawdzam tego maila bardzo rzadko. No, jednak w komentarzach. Ucieszyłbym się, gdybyście zostawili subskrypcję, gdybyście zostawili łapkę w górę. Łapka w dół też może być, jeżeli wam się nie podoba. Jeżeli nie rozumiecie, to zostawcie łapkę w dół i napiszcie: Sorry, stary, źle tłumaczysz, tak? Mogę źle tłumaczyć, ponieważ no, nie, nie dotrę do wszystkich. Nie jestem nauczycielem, zajmuję się tym na co dzień. Dla mnie to jest najłatwiejszy sposób wytłumaczenia moim współpracownikom, jak to działa. Więc jeżeli macie jakiś problem, to naprawdę łapka w górę, łapka w dół, komentarz, sub, co chcecie. Ale zróbcie to, napiszcie, a nie pod nosem mrukniecie sobie, Jezuolą, źle tłumaczę. Ja chcę wiedzieć, że źle tłumaczę. Wtedy będę wiedział, co poprawić, będę wiedział, co przekazać, jak przekazać, co dodać, co odjąć. Naprawdę dużo mi to pomoże. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i widzimy się w następnym. M następny będzie tak naprawdę o rozliczeniach międzyokresowych czynnych i. Przychodach przyszłych okresów. R, M, K, C i P, P, O. Widzimy się następnym razem. Za je słyszymy. Na razieńko. Cześć.